powierzać temu, który jest, który był i który przychodzi. Te msze święte sprawujemy w następujących intencjach. Ja proszę o powrót do zdrowia dla Mariusza i jego mamy Beaty przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II i Matkę Bożą uzdrowienia chorych. Prosimy również o miłosierdzie dla rodzin. Ksiądz Piotr tę mszę świętą sprawuje za ofiary katastrofy smoleńskiej oraz prosi o pomyślność dla naszej ojczyzny i dla naszego narodu. Ksiądz Michał poleca zmarłych świętej pamięci Marię i Mieczysława Leszczę, msza święta gregoriańska. Ksiądz Jan świętej pamięci Stanisława Mazji, msza święta gregoriańska. I ksiądz Marcin za świętej pamięci zmarłych aniele Jana i Emilię. Prośmy miłosiernego Boga, aby wysłuchał naszych próśb, a my świadomi naszych słabości i grzechów przepraszamy. Spowiadam się Bogu przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przed wszystkim wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Niech się rozweseli pustynia i zwieczona ziemia. Niech się raduje serc i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie wolne. Niech się rozraduje także skaczą i wykrzykują z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Zalonu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, aby was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomy i uszy głuchy się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemy wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i ich strumienie na stepie. Pieczona ziemia zmieni się w stach. Spragniony kraj, w którym widzę wód. Badyla w kryjówkach, gdzie legały szakale, nad ścinę ścitowy. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż i głupi nie będą się tam nałęcać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się nie znajdzie. Ale tamtędy pójdą wyzwoleni i odkupieni przez Pana powrót. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzy. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie. Oto Słowo Boże. Thank you.
przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy, a była w nim moc Pańska, przez Bóg uzdrawiać. Ten jacyś ludzie niosą na wodę człowieka, który był sparaliżowany, starają się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogą z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc w nich wiarę, że człowieku, odpuszczają ci się swoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, cóż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa, cóż może opuszczać grzechy prócz samego Boga, lecz Jezus przejrzał tych myśli i rzekł do nich, co za myśli nurtują w sercach waszych, cóż jest łatwiej powiedzieć, odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć wstań i chodź, lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechu, grzech do sparaliżowanego. Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nim, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie. Dla świętej pamięci Stanisława Mazji,
oraz dla zmarłych anieli Jana i Emilii, aby cieszyli się radością życia wiecznego. Ciebie prosimy. I prośmy za nas samych, abyśmy otwierali swoje serca na miłość Boga i zawsze wierzyli, że Jezus uzdrawia nas i umacnia. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty. Amen. Święty Bogu.
11 jak jest? Czekaj, za Franciszkę, bo nie będę miał. Świętego. O! Ona krótko ładna. No. Może kogoś poważnie? Idę, Marek, to 3. Nie masz pomysłu? Ja mam pomysł. Musisz go zrealizować. Co ty mnie tu obgadujesz? 64 na liście do Warszawy. Chociaż? Idę z wami, idę. Idę, oczywiście. Szczęść Boże, Olek, witam cię. Czekaj, zaczekaj, idziemy razem. No. 20 się Szanowni Państwo, kochani klubowicze, jak widać, jesteśmy tym narodem wybranym, bo jest nas niewielu, ale jednak jesteśmy stali w naszych uczuciach, w naszym szacunku dla naszej ojczyzny, kochani. No jest to szczególny czas. No, nie będę tutaj odczytywał całego apelu, który skierował do nas Ryszard Kapuściński, prezes klubów. Zrobimy to 19 grudnia o godzinie 18, jak spotkamy się na opłatku tutaj w Liceum Salezjańskim. Ale kwintesencja i myśl z tego wynika taka, że mamy do czynienia z jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, nasileniem się działania zła i działania tego złego ducha, to znaczy szatana. Bo najpierw znieważono krzyż na krakowskim przedmieściu, później Biblię, a teraz dochodzi do znieważenia ikony, no można powiedzieć, naszej królowej Polski, która dla wszystkich naszych wierzących nie tylko jest naszą matką, ale jest naszą królową, królową naszego narodu. Czyli można powiedzieć, szatan działa, ale szatan, jak powiedziałem, Sienkiewicz to powiedział, no boi się jednak Matki Boskiej Częstochowskiej, bo ona jak powiła Syna Jezusa Chrystusa, ona zdeptała głowę szatanowi, wężowi wiecznemu. Jest trochę tak zimno, więc tak pokrótce odczytam ten apel. Miałem też tak mówić na temat wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego we Wrocławiu, ale jest trochę za zimno i to jest trochę trudne. Nie będę się rozwodził. Gdzie to jest tego? Ludzki apel pamięci. Tak jest. Nikt z klubowiczów nie zachorował już do na opłatę. Wzywam do apelu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Wzywam do apelu Ryszarda Karczorowskiego, prezydenta RP na uchodźstwie. Cześć jego pamięci. Cześć jego pamięci.
wzywam do apelu wszystkich piastujących wysokie urzędy w Rzeczypospolitej, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Wieczne odpoczywanie raczyń dać Panie. Na światło się koista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Jeszcze zaśpiewamy hymn. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękuję, spocznij. Ja ten apel nie, powiedziałem, nie chciałem czytać, bo to jest prawie strona i tam zajmę, ale proszę. No zapraszam wszystkich właśnie na 19 tutaj do Liceum Salezjańskiego na godzinę 18, gdzie będzie opłatek wszystkich klubowiczów i tutaj te wszystkie sympatyków również, gdzie właśnie te wszystkie teksty, które były przygotowane tutaj pod tą tablicą, a trochę długawe i nie chcieliśmy tutaj Państwa zanudzać, będą tam rozważone, porozmawiamy, połamiemy się opłatkiem, ale też zapraszam 13 na godzinę 17 tutaj pod pomnik Solidarności i tutaj ja będę miał banner. Spotkamy się tak myślę za 15 piąta tutaj pod kościołem, tak jak dzisiaj. Ja tam będę miał banner i tu przyjdziemy sobie na godzinę 17.